Witam Cię na kanale Inspiracje dla Szkoły. Nazywam się Katarzyna Skolimowska i zapraszam Cię do miejsca, w którym każdy przedsiębiorczy nauczyciel i każdy przedsiębiorczy rodzic znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Ci o czymś zupełnie innym, mianowicie o magazynie wychowawcy, który istnieje już na rynku od ponad 4 lat. Jest nim Sygnał. Ja z tym czasopismem pracuję już od ponad 2 lat. Tutaj wybrałam sobie na dzisiejszą prezentację kilka moich ulubionych numerów. Jak widzisz, są powyginane, pozaznaczane, ponieważ pracuję z nim na co dzień. Najnowszy numer, który mam, ponieważ lutowy jeszcze do mnie nie dotarł, jest ze stycznia tego roku. Wygląda tak. I chciałabym Ci zaprezentować, co możesz w nim odnaleźć. Każdy numer opatrzony jest kalendarium, dedykowany każdemu, na każdy miesiąc. Możesz tutaj znaleźć ważne daty, które przydadzą się z pewnością w Twojej pracy i o niczym już nie zapomnisz. W magazynie można odnaleźć wiele ciekawych artykułów, które są pisane przez ekspertów, coachów, wykładowców, psychologów, pedagogów. Naprawdę kadra jest wyśmienita. Ciekawe jest to i bardzo inspirujące, że w każdym numerze pojawiają się tematy, które są dosyć trudne i kontrowersyjne. Na przykład w styczniowym pojawiają się zadania domowe. Sprawa, która jest wciąż aktualna, temat nadal kontrowersyjny. Myślę, że wielu nauczycieli zastanawia się, co z tym fantem zrobić. Ja także wielokrotnie się borykałam z tym, czy zadawać, czy nie zadawać, w jaki sposób, jak kontrolować. Temat podejmuje Małgorzata Kowalska i Agata Blachowska. Polecam. Nie będę Wam tutaj recenzowała całego numeru. Chciałabym, żebyście do niego zajrzeli. Natomiast zwrócę uwagę na to, co przykuło moją uwagę i co jest najcenniejsze według mnie. Pojawia się nowy cykl na zdrowie. Ten, kto zna mojego bloga, wie, że jest to dla mnie temat bardzo ważny. Świetnie, że pojawia się także tutaj. Z punktu widzenia neurodydaktyki zadbanie o mózg, czyli miejsce pracy nauczyciela, jest niezwykle ważne i dobrze by było, żeby działo się to na różnych poziomach. Nie tylko trening umysłu i dbałość o budowanie pamięci, ale także o to, z czego ten nasz mózg się składa, jakiego budulca dostarczamy. Nie tylko my, ale także nasze dzieci, nasi uczniowie. Każdy numer opatrzony jest teczką nauczyciela, w której możesz znaleźć scenariusze lekcji z całym wachlarzem załączników do kserowania. Znajdują się tutaj na przykład przemówienia, które są pomocne dla dyrektorów, dla wychowawców. Możesz tutaj także odnaleźć akurat w tym numerze scenariusze zajęć wychowawczych z zakresu doradztwa zawodowego. To jest bardzo ważne dla wychowawcy i często przysparza wiele trudności. Tutaj jeszcze wrócę na moment do początku, mianowicie pojawia się także świat wyjątkowych nauczycieli. Sygnał prezentuje nauczycieli wyjątkowych, od których można się wiele nauczyć. Akurat w styczniowym numerze pojawia się Iwona Wasilewska. Tak jak już wspomniałam, nie będę Wam opowiadać o wszystkich artykułach. Chciałabym tutaj jeszcze wspomnieć o dwóch sprawach. Mianowicie każdy numer opatrzony jest także na końcu recenzjami ciekawych książek. Wiadomo, że nie mamy czasu w naszej pracy na to, aby śledzić wszystkie nowości wydawnicze, wszystko, co się pojawia na rynku. Nie wiemy, z czego wybrać, co jest wartościowe, co jest godne uwagi. Dlatego świetnie, że tutaj redakcja pomyślała o tym, aby zaproponować nam coś, co już sami sprawdzili. Jest to zrecenzowane i wiadomo, czego szukać, czego możemy się po danej książce spodziewać. Od stycznia pojawił się także pokój nauczycielski. Do pokoju nauczycielskiego zapraszam także na fanpage na Facebooku magazynu Sygnał. Można tam przeczytać wiele ciekawych rzeczy, podyskutować, do czego Was serdecznie zapraszam. A przede wszystkim do tego, abyście sięgali po ten magazyn, bo naprawdę warto.